Wszystkich. Krzysztof Kata, zimowe prace stolarskie, część druga. Jest niedziela, 16 grudnia. Zima, proszę zobaczyć, zima zapanowała. Napadało śniegu? Super. Pszczoły siedzą bardzo grzecznie. Na ten moment to sypy są niewielkie, one się rzuciły na samym początku ochłodzenia. To pewnie te pszczoły, które nie zdążyły się oblecieć, wygryzły się już po ochłodzeniu, nie zdążyły się oblecieć i to one pokazały te osypy. Teraz pszczoły siedzą spokojnie w kłębach, pokarmu jest dość, spokojna zimowla. No i cóż, no zgodnie z tym, co mówiłem w poprzednim tygodniu, czy to było już dwa tygodnie temu, zaplanowane były prace stolarskie, które są już zrobione. Korpusy nadstawkowe na rozmiar Langstroth 3/4 wykonane, sześcioramkowe odkładówki wielkopolskie wraz z powałkami i daszkami wykonane. To wszystko jeszcze musi podlec obróbce, gdzieś tam trzeba poprzecierać, poprzycinać wystający klej, tak to troszeczkę ładnie przygładzić, żeby pasowało jedno do drugiego. Stąd też o takie rozjazdy, tego nie będzie, tego po prostu nie będzie, to będzie wszystko ładnie jedno na drugim stało. No i jak się ociepli, to malowanie i już będzie gotowe do zasiedlenia pszczołami. Teraz co jeszcze? Korpusy 1/2 Langstroth. Proszę bardzo. 1/2 Langstroth. Tutaj mamy korpus 1/2 Langstroth. No i co ja chcę na ten temat powiedzieć? Bo powiem szczerze, że jak dociąłem sobie deski, skręciłem te korpusy, no to... No mówiąc wprost, no dostałem takiego olśnienia. Ja bardzo się martwiłem i zastanawiałem. Tutaj mamy korpus 3/4 Langstroth, tutaj mamy korpus 1/2 Langstroth. Trzy korpusy 3/4 odpowiadają w dużym przybliżeniu czterem korpusom 1/2 Langstroth. No i teraz trzeba sobie to wszystko dobrze w głowie poskładać, bo gniazdo na jednym korpusie 3/4 to jest trochę mało. Dwa korpusy tworzą ogromną przestrzeń. Proszę zobaczyć. To jest gniazdo. Dwa korpusy 3/4 Langstroth. Ja budowałem te ule, będąc pod dużym wrażeniem pszczelarstwa w wykonaniu kolegi Leszka Stępnia. On jest propagatorem tych uli, z tym, że no im dłużej pracuję przy pszczołach i im dłużej operuję tymi korpusami, tym wyraźniej widzę, że no to nie na moje pożytki taka kubatura gniazda. Dlatego też zacząłem poszukiwać i ta 1/2 Langstroth wydawała mi się odpowiednia. To jest w przybliżeniu 1/2 Dadant, jeżeli chodzi o powierzchnię. I powiem wam, że jestem naprawdę bardzo fajnie, mam bardzo fajne podejście i takie pozytywne spojrzenie na to, co mi się udało zrobić. Zobaczcie, gniazdo, kubatura o ile jest mniejsza. I teraz plusy, minusy. No wiadomo, że jak ktoś wywozi te pszczoły, rzeczywiście 100 km od domu, i chce mieć pod kratą żelazny zapas pokarmu, to stawia dwa korpusy Langstroth 3/4. Pszczoły gromadzą tam miód, pszczoły gromadzą tam pierzgę, mają jeszcze miejsce na rozwój i jedziemy do przodu. No ale w momencie, kiedy nie ma się tych setek hektarów rzepaków, faceli, gryki, no to czy potrzebujemy takiego dużego gniazda? To jest pytanie zasadnicze. Gniazdo na jednej, drugiej Langstroth kubaturą jest mniej więcej o 1/3 większe niż jeden korpus wielkopolski. To jest korpus wielkopolski. To jest korpus wielkopolski. To są dwa korpusy, 1/2 wielkopolska i takie mamy gniazdo na 1/2 wielkopolska, a to jest 1/2 Langstroth. I teraz pytanie takie, czy jak to będzie funkcjonować? Czy zestawienie gniazda na dwóch takich korpusach, zamiast na dwóch takich,
możliwość ograniczenia matki w czerwieniu na jednym korpusie, rzucając dwie kraty powyżej tego korpusu i pomiędzy tymi korpusami. Matka czerwi tylko tutaj. Jeżeli jest taka potrzeba. Przy skromniejszych pożytkach dwa korpusy nad kratą i zaczynamy gromadzić miody odmianowe. Jak tu zgromadzić miód odmianowy, proszę mi powiedzieć? W momencie, kiedy w ten korpus mieści nam się jakieś bite 30 kilo. Jak tu zgromadzić miód odmianowy? Tu można liczyć na miód wiosenny, można liczyć na miód rzepakowy, a dalej to tak, przynajmniej u mnie, to tak nie bardzo. To dalej to trzeba po prostu zbierać i mieszać. Jak to się wszystko później rozchodzi u klientów? No, klienci pytają o miód lipowy, o miód gryczany. Warto by było umieć odebrać te pożytki. I dlatego taka konstrukcja. I teraz się trzeba zastanowić, czy wziąć sobie ze dwa ule, przesiedlić sobie pszczoły na wiosnę, dając im po prostu korpusy, stworzyć gniazdo na dwóch korpusach, jedna, druga, i prowadzić sobie testowo ze dwie rodziny, a reszta na 3/4, czy po prostu wszystko przesiedlić, bo to naprawdę dobrze wygląda. Ja jeszcze sobie to dokładnie przemyślę, poukładam sobie to w głowie. No, wygląda mi na to, że ten korpus 1/2 Langstroth to jest to, co na moje pożytki tutaj w tym miejscu jest odpowiednie. I teraz minus. No minus no to jest ta liczba ramek, no bo to zawsze ci, którym się nie chce zbijać ramek, powiedzą, że oj, bo trzeba się naklepać, bo już tutaj widać, że na taką kubaturę to potrzeba o 10 ramek więcej. Ale 10 ramek to jest przy dobrej organizacji 10 minut. To jest 10 minut. Ten, kto ma odrobinę smykałki, najprostszy możliwy sprzęt stolarski, chociażby taki, jest w stanie sobie te ramki dociąć sam, bez jakichś wielkich kosztów, gdzie na przykład na boczki ramek, o takie jak tutaj mam już gotowe boczki ramek do 1/2 Langstroth, wykorzystujemy odpadki typu o takie. Praktycznie tak, po pierwsze bez kosztów, po drugie szybko. Trzeba sobie zbudować taką prowadniczkę do zbijania. Ja tu jeszcze myślę o zakupieniu sprężarki i pistoletu do wbijania gwoździ bądź strzywek. To wszystko będzie szło w tempie ekspresowym. Więc tutaj liczba ramek to nie jest jakaś przeszkoda, która mogłaby powiedzieć, że oj nie, bo ten ul tutaj będzie za bardzo pracochłonny. Pytanie jest jeszcze o tworzenie odkładów na takim ulu. Ile tych ramek do odkładu? Jak przygotować się w takim razie ze sprzętem? No jak się przygotować ze sprzętem? Tu trochę sprzętu pod 3/4 jest już zrobione. Jest trochę takiego zamieszania w tym momencie, ale nie wiem, czy nie warto. Miody odmianowe przede wszystkim. Ograniczenie rodni. Bardzo wygodne, fajne, proste ograniczenie rodni. Rodnia na dwóch korpusach no ma taką kubaturę, jaką wydaje mi się powinna mieć rodnia. To jest 1/3 więcej niż jeden korpus wielkopolski. Mówi się, że tak, dwa korpusy za dużo wielkopolskie, jeden korpus za mało. No tutaj mamy o 1/3 więcej. Ja pracowałem na korpusach wielkopolskich, na dwóch korpusach. No to pszczoły gromadziły bardzo dużo miodu w gnieździe i praktycznie były takie pożytki, gdzie tego miodu nie odebrałem. Pracowałem na jednym korpusie w zeszłym roku. Ładnie to idzie, no ale jest sporo pracy z przekładaniem ramek. Co te 7-10 dni trzeba ramkę czerwiu wyjąć na górę, dać odbudowaną węzę i żeby matka miała miejsce do czerwienia i żeby rodzina się rozwijała na kolejne pożytki. Tu praktycznie jest bezobsługowo. Stawiasz dwa korpusy na gniazdo, puszczasz matkę. Raz na jakiś czas można ewentualnie przełożyć korpusy z dołu na górę. I tyle. I tyle pracy. Krata pomiędzy, dwie miodnie, trzy miodnie, ile trzeba. Praktycznie nieograniczona możliwość wyciągania tego do góry. Nieograniczona możliwość.
Będę o tym myślał. Będę to dalej układał sobie w głowie, ale myślę, że tak będzie wyglądała moja pszczelarska przyszłość, jedna, druga Langstroth. Pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco. Życzę miłej niedzieli. Cześć.